Dzień dobry, kochani! Witam Was u mnie na kanale. Och, jak ja się za Wami stęskniłam. Przychodzę w tym magicznym czasie, bo już prawie święta i pomyślałam, że przyjemnie byłoby zrobić taki świąteczny odcinek i spotkać się z Wami. Dzisiaj zaprezentuję Wam 5 pomysłów na przepiękne ozdoby świąteczne. Zapraszam Was na odcinek. Przed nami, moi drodzy, ostatnia prosta przed świętami, więc ostatni moment na to, żeby zadbać o dekoracje świąteczne w Waszych domach. Chciałabym o tym opowiedzieć, ponieważ uwielbiam dekoracje świąteczne i uważam, że warto o nie zadbać. Dzięki temu możemy w naszych domach poczuć się dużo przyjemniej, dużo bardziej komfortowo. Włączamy tą magię świąt i jest naprawdę miło. Niezależnie od tego, jaką lubicie stylistykę, co jest dla Was funkcjonalne, a co kompletnie nie, myślę, że te ozdoby świąteczne są ważne, dlatego dzisiaj opowiem Wam o moich ulubionych dekoracjach świątecznych, które nie są choinką, uwaga, no właśnie, bo to nie tylko choinka może być dekoracją świąteczną. Pierwsze rozwiązanie, które bardzo Wam polecam, które uwielbiam, to wieńce świąteczne. Wieniec sam w sobie niekoniecznie musi być tylko świąteczny, bo przecież robi się również wieńce wielkanocne, ale też przez cały rok możemy robić różnego rodzaju wieńce jako dekoracje naszych wnętrz. Natomiast te świąteczne są szczególne i ja zachęcam Was do tego, żebyście te wieńce tworzyli właśnie w tym klimacie świątecznym. Zanim opowiem o stylistyce, chciałam jeszcze wspomnieć, skąd w ogóle pomysł na wieńce i w ogóle jaką symbolikę ma wieniec. To jest ciekawe. Przeczytałam w internecie, że wieńce adwentowe i bożonarodzeniowe są zbudowane z wiecznie zielonych roślin, aby reprezentować życie wieczne przyniesione przez Jezusa. Myślę, że to w naszej kulturze może mieć sens. Dla mnie wieńce to po prostu wieńce. Chciałam Wam dzisiaj zaprezentować dwa typy wieńców, które bardzo lubię. Pierwszy z nich to naturalne kompozycje. Budujemy wieniec na bazie zielonych, iglastych gałęzi. Te zielone gałęzie mogą pochodzić z różnych gatunków drzewa, ale oczywiście możecie tylko zdefiniować, że to jest na przykład tylko jodła. Dodatki do takich wieńców najbardziej lubię właśnie te naturalne, czyli szyszki albo gałęzie z drzew liściastych, na przykład gałęzie wierzby. One są elastyczne i bardzo łatwo, przyjemnie oplata się tą bazę wieńca. Te wieńce mają taką ograniczoną, wąską kolorystykę i bardzo lubię te kompozycje. Są takie surowe i bardzo pasują do danej pory roku, bo przecież w tym czasie niekoniecznie rośnie dużo kwiatów i mamy mniejszy dostęp do kolorowych rozwiązań. Dlatego jeżeli kolorowe wieńce, do których też zachęcam, to stawiałabym na takie pojedyncze akcenty, które wynikają na przykład z obecności suszonych różnego rodzaju kulek, na przykład suszonego głogu. Wieńce mogą być ogromne, może być dwumetrowa średnica, ale mogą być też malutkie. Możecie je powiesić na swoich drzwiach wejściowych do Waszych domów, ale również możecie je położyć na stole czy powiesić na ścianie. Takie wieńce oczywiście możecie zrobić samodzielnie albo kupić gotowe. Kolejne rozwiązanie, które bardzo Wam polecam, które osobiście uwielbiam, to są wszelkiego rodzaju dekoracje wykonane z papieru. Jestem fanką origami, więc może też ta moja miłość do papieru, do jego składania. Uwielbiam fakturę papieru, jego kolory. Lubię patrzeć, jak ten papier pracuje. W związku z tym lubię też dekoracje świąteczne właśnie wykonane z papieru. I tutaj możemy zacząć od klasycznych bombek, które po prostu możemy wykonać z papieru, z takich harmonijkowych kompozycji. Ale oczywiście możemy z papieru stworzyć dowolne kształty i nie tylko to muszą być bombki. Mogą to być anioły albo gwiazdy. I te gwiazdy uwielbiam. Gwiazdy mogą mieć bardzo różne kształty, mogą mieć różne wielkości, więc to mogą być mniejsze gwiazdy wiszące na choince Waszej, ale również możemy takie gwiazdy powiesić w naszych oknach. Przepięknie to wygląda. Ja najbardziej lubię te rozwiązania duże. Najbardziej lubię z kolorowego papieru i najlepiej z różnymi wzorami. Uwielbiam takie rozwiązania. Podpowiadam, że tego rodzaju gwiazdy oczywiście możecie zrobić również samodzielnie. Jest na internecie mnóstwo tutoriali, które prezentują możliwości. Albo na Pinterestie, gdzie możecie znaleźć również tablicę z moimi inspiracjami. Jeżeli chodzi o dekoracje z papieru,
Możemy również ten papier użyć do kolejnego typu dekoracji, który bardzo Wam polecam, czyli do łańcuchów lub girland. To są rozwiązania, które też niezwykle lubię i papier tutaj się świetnie sprawdza, ale nie tylko, oczywiście musimy się ograniczać do samego papieru. Tutaj wszelkiego rodzaju sznurki, nici się sprawdzą i oczywiście możemy podwieszać różnego rodzaju dekoracje, jak suszone pomarańcze, cynamon, czy też jakieś metalowe również kształty świąteczne, gwiazdki. Możliwości jest mnóstwo. Natomiast same girlandy, czy też łańcuchy, ja osobiście bardzo lubię niekoniecznie na choince, ale moi drodzy, w oknach na przykład zawiesić, albo gdzieś na ścianie, albo pod lampą. Więc w takich mniej oczywistych miejscach przepięknie to wygląda. Tak myślę, że w tym roku fajnie, gdyby u mnie w domu też taka girlanda się pojawiła. Czwartym rozwiązaniem, które Wam polecam, to świąteczne gałęzie, które możemy wkomponować w nasze wnętrza w różnych miejscach. Najbardziej te gałęzie lubię w kompozycji podwieszonej, na przykład pod lampą, nad stołem. Fantastyczne rozwiązanie, które jest bardzo łatwe w realizacji, wprowadza niezwykły klimat i przepięknie to wygląda. Taką gałąź możecie również podwiesić na ścianie, na drzwiach. Ona może mieć jakąś kompozycję z różnych gałęzi, może być bardziej taka surowa, albo właśnie zielona, bardziej z igłami, dodać możecie jakąś wstążkę, czy też inne dekoracje. Możecie na tej gałęzi podwiesić różnego rodzaju dekoracje świąteczne, jak bombki, czy inne elementy, o których mówiłam wcześniej. Przepięknie to wygląda i na mojej tablicy Pinterest możecie zobaczyć przykłady, które są bliskie mojemu sercu. Piąte rozwiązanie, które również warto wziąć pod uwagę w kontekście dekoracji stołu, to bukiety świąteczne. Bukiety przecież można komponować przez cały rok i niekoniecznie zawsze muszą to być po prostu tulipany. Możemy postawić na świąteczne kompozycje i tutaj również prezentuję Wam przykłady, które mi osobiście bardzo się podobają. Możemy skomponować je z iglastych gałęzi, ale również z kolorowych zasuszonych kulek czy innego rodzaju zasuszonych kwiatów. Do tego dołączyć świąteczne dekoracje typu bombki, gwiazdki. Myślę, że to rozwiązanie może przepięknie udekorować Wasze stoły i świetnie wyglądać na przykład w czasie świątecznego obiadu. Ale nie tylko, przez całe święta przecież taka kompozycja może stać u Was na stole. Wszystkie moje propozycje, które Wam dzisiaj tutaj zaprezentowałam, znajdują się na moim Pinterestie, na Pinterestie w zasadzie grupy Nono. Wyróżniłam tam 5 katalogów, wszystkie podlinkowuję Wam tutaj, tak żebyście mogli spokojnie wejść w te inspiracje i przeglądnąć. Każdy z Was może zapisać sobie te inspiracje, bardzo Wam polecam. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wprowadziłam tutaj troszkę tej magii świątecznej, która jest bardzo przyjemna i myślę, że warto o nią zadbać, by te święta miały swój wyjątkowy klimat. Napiszcie, czy dekoracje, które Wam zaprezentowałam, podobają Wam się, a może macie swoje propozycje na dekoracje świąteczne. Koniecznie zostawcie informacje w komentarzu, wymienimy się naszymi pomysłami i zyskamy dużo więcej pomysłów na dekoracje świąteczne we wnętrzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.